kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 33. Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Drogie dzieci, podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus po raz pierwszy odprawił mszę świętą. Ofiarował swoim apostołom, jak również nam, ogromny prezent, siebie samego w komunii świętej. Teraz przyszedł czas, aby umarł dla nas i za nas na krzyżu i otworzył nam bramę niebios. Judasz jako pierwszy opuścił ostatnią wieczerzę, mimo że Pan Jezus jeszcze długo przemawiał do apostołów. Na zewnątrz było już bardzo ciemno. Pan Jezus wraz z niektórymi uczniami udali się na miejsce zwane Ogrodem Oliwnym. Tam Pan Jezus chciał modlić się do swojego Ojca przed swoją męką i śmiercią. Kiedy Pan Jezus razem z uczniami przybyli do tego ogrodu, rzekł do nich: Ojcze, przebacz im. Pan Jezus ukląkł i modlił się długi czas. Myślał o grzechach wszystkich ludzi, także o Twoich grzechach. Pan Jezus wszystko wie. Widział w duchu wszystkie złe i okropne rzeczy, które będą popełniali ludzie aż do końca świata. Myślał o grzechu Adama i Ewy, a także o grzechach popełnianych przez wszystkich ludzi, popełnionych przez Ciebie. A to wszystko uczyniło Pana Jezusa ogromnie smutnym. Twoje grzechy uczyniły Pana Jezusa smutnym. Podczas modlitwy Pan Jezus myślał także o swojej śmierci na krzyżu i o tym wszystkim, co będzie musiał wycierpieć. Znał wszystkie okropności, które miano mu uczynić. Biedny Pan Jezus bał się. I to wszystko sprawiło, że musiał tak cierpieć, że podczas gdy modlił się, krew wypływała z jego ciała. Tak jak pot, kiedy jest gorąco. Tak też krew Pana Jezusa spływała i kapała na ziemię. Pan Jezus dalej modlił się. Powiedział do swojego Ojca, że uczyni wszystko, co Ojciec będzie chciał, nawet jeśli miałoby to być trudne. Pan Jezus wiedział, że powinniśmy być ukarani za nasze grzechy, ale On chciał zająć nasze miejsce. Powiedział swojemu Ojcu, że chce być za nas ukarany, abyśmy nie poszli do piekła. Bóg Ojciec powiedział mu, że trzeba będzie, aby cierpiał i umarł za nasze grzechy. A Pan Jezus powiedział: zgadzam się, ponieważ kochał swego Ojca bardziej niż siebie i innych. Ale również chciał, abyśmy razem z Nim byli w niebie. Dlatego też Pan Bóg wysłał do swojego Syna anioła, aby go pocieszył. Blisko północy Pan Jezus wiedział, że Jego nieprzyjaciele nadchodzą. Wrócił do apostołów, ale zastał ich śpiących. Nagle usłyszeli hałas i zobaczyli światło, które się zbliżało. Był to duży oddział żołnierzy. Mieli oni ze sobą liny, miecze i włócznie. Judasz, apostoł, który zdradził Pana Jezusa, szedł przed nimi,
aby pokazać im drogę. Wiedział, że po wieczerzy Pan Jezus pójdzie modlić się do Ogrodu Oliwnego i wydał go jego nieprzyjaciołom. Powiedział im: Jezus będzie tam z jego przyjaciółmi. Podejdę do niego i pocałuję go, abyście wiedzieli, kogo pojmać. Nie pozwólcie mu uciec. Kiedy tylko Judasz pocałował Pana Jezusa, żołnierze rzucili się na niego. Pan Jezus pozwolił się pojmać. Mógł odejść stamtąd, to było dla niego bardzo proste, ponieważ jest Bogiem i może robić wszystko, co tylko chce. Ale on nie zrobił tego, ponieważ chciał dla nas umrzeć. Następnie żołnierze zaprowadzili Pana Jezusa do Jerozolem, gdzie czekali na niego jego wrogowie. To moje grzechy sprawiły przykrość Panu Jezusowi. Spójrzcie na obrazek. Co robi Pan Jezus? Jest sam. Modli się do swojego Ojca w Ogrodzie Oliwnym. Czemu Pan Jezus jest smutny? Dlaczego Jego pot jest jak krople krwi? Ponieważ On odczuwał i widział wszystkie nasze grzechy. Grzechy wszystkich ludzi na całym świecie. Myślał o Twoich grzechach. Jeśli kocham Pana Jezusa, to już nie będę Go nigdy więcej zasmucać. Powiem Mu: Panie Jezu, żałuję, że przez moje grzechy byłeś tak bardzo zasmucony w Ogrodzie Oliwnym. Od teraz będę się starać zawsze być posłusznym. Będę mówić prawdę, będę modlić się i już więcej nie zgrzeszę, aby Ciebie tym pocieszyć. Uczymy się na pamięć. Co to jest msza święta? Msza święta jest to bezkrwawa ofiara, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas Bogu Ojcu za pośrednictwem kapłana. Kiedy ustanowił Pan Jezus ofiarę mszy świętej? Ofiarę mszy świętej Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek, podczas ostatniej wieczerzy. Gdy budzę się rano, czy mówię Panu Bogu: Panie Boże, oddaję Ci moje serce? Pytania do katechezy 33. Dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię? Kto opuścił przedwcześnie wieczerzę? Co Pan Jezus zrobił na ostatniej wieczerzy? Dwie rzeczy. Gdzie poszedł razem ze swoimi uczniami? Dlaczego Pan Jezus chciał tam pójść? Co Pan Jezus powiedział apostołom, gdy przyszli na miejsce? Co Pan Jezus widział duchowo, kiedy się modlił? Czy On widział Twoje grzechy? Jak to wpłynęło na Pana Jezusa? Czy Pan Jezus widział wszystko to, co złego Mu uczyniliśmy? Czy to sprawiło Mu ból? A skąd wiemy, że to sprawiło Mu ból? Co Pan Jezus mówił do Boga, swojego Ojca, kiedy się modlił? Za kogo Pan Jezus cierpiał?
co Bóg Ojciec mu odpowiedział. Kogo Pan Bóg posłał, aby pocieszył Pana Jezusa? Co robili apostołowie, gdy Pan Jezus powrócił do nich? Kto przybył do ogrodu około północy? Co ci ludzie przynieśli ze sobą? Kto wskazał im drogę? Co Judasz uczynił wobec Pana Jezusa? Dlaczego? Co natomiast uczynili żołnierze? Czy byłoby wtedy łatwo uciec Panu Jezusowi? Dlaczego? Czy Pan Jezus to uczynił? Gdzie żołnierze zaprowadzili Pana Jezusa? Świetnie. Zadanie. Przeproś dziś Pana Jezusa za wszystkie swoje grzechy i postaraj się pocieszyć Go, kiedy On cierpi w ogrójcu.